Cześć, witajcie moi kochani bardzo serdecznie w kolejnym niedzielnym filmie. Dzisiaj chciałam Wam przedstawić karty Tarota, Dreams of Gaia Tarot, Raven, Felan, jak to się czyta, nie mam pojęcia, ale słuchajcie, no są takie karty, które może nie są jakoś zbytnio popularne, więc być może warto się im przyjrzeć. Wizerunki mają bardzo ładne, ale to zaraz zobaczycie, natomiast są troszeczkę, bym powiedziała, dziwne. W pudełku przychodzą bardzo mocnym i bardzo zacnym, także tak. No i same karty są, powiedziałabym, znacznie większe od, dosyć dużo większe od kart takiego normalnego rozmiaru, bo zobaczcie, ja tutaj mam takie normalne karty, a tutaj mamy od taką różnicę wielkościową. Wiadomo, że karty Tarota są robione w różnistych rozmiarach, ale generalnie to są z tych większych. I słuchajcie, ja może akurat te wielkie arkana to spróbuję. Są to karty trochę dziwne. Wielkie arkana pokażę Wam na samym końcu, bo tak naprawdę trzeba trochę nad nimi popracować, żeby wiedzieć. Tyły karciane są bardzo ładnie, takie galaxy, czy odwrócimy w jedną, czy odwrócimy w drugą, mamy je takie same, być może tutaj troszkę ciemniejszy dół, no, ale to nikt się aż tak nie będzie przyglądał. Tu mamy galaxy, czy też są fajne. Fajne, foliowane, miękkie, a myślę, że będą dobre do tasowania. Słuchajcie, tu mam rozłożone, teraz można się im poprzyglądać, cztery żywioły, tu mamy żywioł powietrza, mamy jedynkę, czyli mamy asy i bardzo piękne wizerunki, tu pewnego rodzaju, zobaczcie, równowaga powietrzna, tak, czarne i białe. Żywioły różnią się od siebie trochę kolorami, więc to sobie zobaczycie, ale w bardzo ładny sposób pokazują znaczenie. I powiem Wam, że może ono nie jest takie czysto white'owskie, ale jednocześnie są te karty tak piękne i takie łagodne, trzymają się, są spójne bardzo, trzymają się swojej estetyki. Kreska i rysunek są bardzo ładne, tutaj naprawdę nic nie można mieć do zarzucenia. Jakby człowiek przyzwyczaił się do wizerunków, to myślę, że bardzo fajnie by się z nim pracowało. Te smoki w ogóle przy tych asach to jest rewelacja. I tu mamy śmiesznie, bo mamy na przykład właśnie no, dziesiątkę mieczy, ok, a potem mamy jedenastkę, czyli ale niby paś, dwunastkę, czyli niby rycerz, trzynastkę, czyli niby królowa, Queen of Air, no i King of Air. No i tu mamy Air, powietrze. Powietrze jest takie. Teraz pójdziemy, a te smoki są cudowne w tych asach, w żywioł wody, który również jest niebieski, ale właśnie taki bardziej niebieski niż srebrny, bo te miecze były takie srebrne. Także to wygląda w ten sposób. Są akcenty wodne, złote rybki przy piątce. Ktoś tu się martwi, ale złote rybki pływają. No, cudne są, zobaczcie, szóstkę pucharów. Szóstkę wody, jak gdyby. Gdzieś te złote rybki, ta niebieskość troszkę inna niż w powietrzu, to chciałam powiedzieć. Także naprawdę, naprawdę super to wygląda. Tutaj piękne są te figuralne karty również. No i zobaczcie, ogień. Ogień od razu mamy zupełnie inaczej niż w tych dwóch przypadkach. Mamy tą czerwoność, ten pomarańcz, to wszystko cudnie pokazane. Piątka ognia, walka. Szóstka ognia, zwycięstwo, siódemka, buław, takie koty piękne, piękne, trzecie oko, gdzieś tam, ja bym powiedziała,
piąte oko gdzieś w ogóle, na trzecim oku. Piękny skarabeusz. No, cudowne są. Zobaczcie, dziesiątka ognia. Czakry. I te figuralne, które też są twarzami, są. Bardzo fajnie to wygląda. No i zobaczcie, mamy ziemię. Zielony smok. Zielony smok. Te smoki są cudowne. Zobaczcie, dwójkę monet. Żonglowanie. Pamiętacie żonglera? A tutaj piękna, piękna pani. Cudowne. Takie celtyckie. Także, no mówię, każdy żywioł jest tutaj przepięknie pokazany. Też piękne czakry, wzrost. Zobaczcie, to wszystko w takich leśnych klimatach ziemnych. Gaja. Piękne te karty mają wizerunki. Królowa i król, czyli rogaty pan w pełnej okazałości. Czyli tak, tu mamy wszystko tak normalnie. Natomiast jeżeli chodzi o wielkie arkana, to wam powiem tak. Po pierwsze, troszeczkę mnie się nie zgadzają te wizerunki. Nazwy są oczywiście inne. I mamy dodatkowe karty. No są takie trochę, bym powiedziała, zmienione. Tu mamy 23 kartę, 24. Spoko, nie? Więcej kart mi w tarocie nie przeszkadza, ale mam tak. Zerówka niby powinna być głupcem, ale to jest chyba po prostu zerówka. Po prostu przeznaczenie, bo jedynka powinna być magiem, a jest napisane dziecko. Bardziej pasuje mi to do głupca. Ja myślę, że jak będę wróżyć tymi kartami, będę się typowo trzymać numerów, a nie nazw. Wtedy nie będzie pomyłek w cudzysłowie. No bo zobaczcie, no kapłanka, no to powiedzmy po lesie hasa i biega. No ale cesarzowa jest, jakby nie jest cesarzową. Dopiero czwarta karta jest jakby cesarzową, piąta jakby cesarzem, a powinna być już kapłanem, nie? Więc te karty już mają, to są piękne w ogóle, ale mają takie zmyłe, mają swoją taką zmyłę. Tutaj powinni być kochankowie. Tutaj powinien być Rydwan, a trochę wygląda jak pustelnik. Dlatego ja mówię, ja się prędzej będę trzymała cyfr niż wizerunku. Bo będę stawiała tym kartami, mi się bardzo podobają. Tutaj jest ósemka, powinna być siła, jest jakby śmierć i narodziny, tak? Dziewiątka, no wiedza, pustelnik, to by się zgadzało. Dziesiątka, wisdom, koło fortuny, tak. Jedenastka, sprawiedliwość, no to jeszcze wygląda. Dwunastka, powinien być wisielec, jest love. A kochankowie, poczekajcie, szóstą weźmiemy. 4, 5, 6, the crown. No mówię, wielkie arkana są twórczością autorską, tak bym powiedziała. Trzynastka powinna być śmiercią, jest jakimś zjednoczeniem, no okej. Czternastka umiarkowanie, nawet trochę pod umiarkowanie może mi wyglądać. Piętnastka diabeł, jest demon, powiedzmy, może być. Szesnastka wieża, też może być destiny, no też pasuje. Siedemnastka księżyc, tu podróż. 17 gwiazda powinna być, tak? 18 księżyc. Sąd, powiedzmy, że tak, tak, karta świata, tu jeszcze jakoś tak. No i te nasze jeszcze dodatkowe karty. Także ja wam powiem, te wiersze, już sama się pomyliłam w ogóle. Pomylona. Są przecudne, ale tak jak mówię, ja będę trzymać się stanowczo tego numeracji,
niż wizerunku, z tego względu, że tutaj trochę te wizerunki są jakby poprzemieszczane. A numeracja jest numeracją. Ja wiem, że jedynka mag, dwójka kapłanka, trójka cesarzowa, czwórka cesarz, piątka kapłan, kochankowie, rydwan, siła, pustelnik, fortunę itd., itd., więc będzie to prostsze. Natomiast karty są tak ładne, no może nie cały czas, ale myślę, że przez jakiś moment stanowczo nimi stawiać będę, bo warto się z nimi trochę zapoznać. Są po prostu ładne i przecudne. Powiedzcie, jak to dla Was wygląda, czy Wam się podobają, czy nie. No właśnie, jaką macie opinię o tych kartach, mam nadzieję, że wyrazicie ją tu również. Ja dziękuję za bycie, uczestniczenie. Pamiętajcie o komentarzach, co myślicie o kartach. Takie zapytanie dzisiaj i zapraszam na kolejne filmy w niedzielę o 10. Mam nadzieję, że będzie to jak najbardziej systematyczne. Do zobaczenia. A tu nawet Wam pomacham. O, pomacham Wam. Do zobaczenia, papa. Także Wam powiem, że te karty, no cudne pudełko grube, to wszystko ręce i nogi ma, a wielkie arkana, ale poradzimy sobie z tym po prostu po cyferkach. Także do zobaczenia, buziaki i do następnego filmu. Pa, pa, pa.